Gastro Insight to podcast dla osób, które chcą rozwijać swoją gastronomię. Posłuchaj naszych rozmów z ekspertami, w których poruszamy tematy inwestycji, wyzwań oraz tego, co czeka branżę w nadchodzącej przyszłości. Producentem audycji jest firma PozBistro, twórca mobilnego oprogramowania dla gastronomii. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Gościem audycji jest Tomasz Tomasik, od lat związany z branżą gastronomiczną. Ekspert do spraw rozwoju biznesu klienta Horeca w Makro Polska. Wieloletni handlowiec oraz certyfikowany międzynarodowy trener sprzedaży. Cześć Tomku. Co już tak? Cześć. Kiedy byłeś w restauracji ostatnio? Zeszły czwartek. Pamiętasz, co zamawiałeś? Pamiętam, że zamawiałem dwie pizze, a później jeszcze zamawiałem mule, później jeszcze zamawiałem kalmary i coś jeszcze zamawiałem. A to nietypowo jak na pizzę. A, że... jeszcze risotto. Tak, no nietypowo, bo akurat to miałem okazję jeszcze być w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu na urlopie, w związku z powyższym. Taki kraj jak jedzenie. Aha, jak jedzenie, taki kraj. W Polsce, kiedy twoja ostatnią wizytę? No, przed moim urlopem, przy czym nie powiedziałbym, żeby to była taka wizyta, w której zamawiasz i jesz, tylko raczej taka wizyta związana z klientami, z którymi pracuję. Okay. Jakby byłem w pracy. Okay. A to może od razu właśnie na to powiedz, w takim razie co robisz na co dzień, czym się zajmujesz, bo z tego co wiem, to na gastronomii zjadłeś zęby. No, aż tak stary nie jestem, jeszcze mam komplet własnych. Natomiast tak, trochę lat już pracowałem w gastronomii. I w sumie dalej pracuję, tylko troszkę z drugiej strony, a zajmuję się wsparciem klientów u klientów. Czyli pomagam im w bolączkach ich własnych biznesów. Ale pomagasz w otwarciach? Czy pomagam również w otwarciach, pomagam w usprawnianiu pracy restauracji, zarówno pod względem kuchni, jak i serwisu. Takich rzeczy, które też wydarzają się na zewnątrz, czyli promocja, budowanie swojej marki. To są takie elementy. Właściwie wszystko, co się dzieje w restauracji, co w tym żywym organizmie zachodzi jako proces, no, można powiedzieć, że tego w jakiś sposób dotykam. Oczywiście nie każdy restaurator korzysta z pełnego spektrum moich usług, no ale są projekty większe, są projekty mniejsze, są działania takie bardziej doraźne, impulsowe. To w zależności od tego, z kim się spotkam. A jak odwiedzasz tą restaurację, to co to jest najczęściej, albo jakie to są koncepty najczęściej, z którymi w ogóle się spotykasz? Co jest taką dominującą, twoim zdaniem, obecnie segmentem na rynku? Czy to jest teraz, odpowiedź jest złożona i pewnie odpowiedź jest taka jak na wszystkie pytania świata, czyli to zależy. No bo jeżeli mówimy o startujących konceptach, takie, które dopiero się urodziły, to można powiedzieć, że mam takie szczęście, że jestem tam, gdzie lubię, czyli tam, gdzie jest mięso i gdzie jest pizza. Burger i pizza to są takie rzeczy, które ostatnio mnie spotykają. A myślisz, że to jest właśnie związane jakoś, nie wiem, z nawykami Polaków? Z tym, co oni właśnie... Nie wiem, czy z nawykami, czy może z tym w jakiś sposób to jedzenie jest przez nas rozpatrywane. No bo jednak burger zakorzenił się dosyć mocno w Polsce przez ostatnie lata. I to nie ma znaczenia, czy będziemy tutaj mówić teraz o sytuacji covidowej, czy nie. Chociaż ta akurat pod względem burgera, znaczy dla burgera jest wyjątkowo wygodna. No ale pizza też, no, stała się właściwie, już to nie można powiedzieć, że to jest jakiś włoski wymysł, jeszcze stuningowany przez Amerykanów. Bo to w sumie można powiedzieć, że to takie klasyki, nie? Jakby... To coś, co jest bezpieczne. Chociaż niektórzy mówią, że jakby przyjechali... Nazwijmy to, wyobrazili sobie, że lądują, nie wiem, z obcej planety, no to mogliby powiedzieć, że kebab to jest narodowa potrawa Polaków. No to po raz kolejny, to jest coś takiego, co jest wygodne, w zależności od tego, co chcemy rozpatrywać, bo jeżeli chcemy rozpatrywać faktycznie wygodne jedzenie, które można szybko złapać, niekoniecznie nastawiając się na to, żeby ubierać na wieczór krawat i mocno perfumować przed wyjściem do restauracji, no to jest po prostu wygodne. Natomiast jeżeli byśmy sobie popatrzyli na tą drugą opcję, czyli tam, gdzie pracuję z klientami, którzy mają już swoje otwarte restauracje, one są bardzo różne. Często są to restauracje w typie bistro, są to też restauracje o charakterze takiej kuchni polskiej, kuchni może tradycyjnej. Nie nazwałbym jej domowej, ale tradycyjnej. No i tutaj też zastanawiamy się za każdym razem, patrząc na menu, co sprzedawało się kiedyś lepiej, co wybierali goście, co spowodowała pandemia i co będzie w przyszłości.
No bo właśnie zastanawiam się właśnie na ile, dlatego stąd to moje pytanie do ciebie, na ile właśnie ten burger, ta pizza, ta kuchnia polska, na ile to są, wiesz, preferencje Polaków i to jest coś, co, wiesz, było, jest i będzie, a na ile to jest z punktu widzenia tego twojego, gdzie pomagasz przy otwarciu biznesu, że to jest, nie wiem, prościej prowadzić taki biznes jako restauracja, że na przykład jakbym dzisiaj miał otwierać, to można powiedzieć, że to jest. Zastanawiam się, na ile to jest, wiesz, preferencja Polaków, a na ile to po prostu ten jest łatwy segment w prowadzeniu. To znowu nie jest taka łatwa odpowiedź, bo teoretycznie, Czyli jakbym miał na przykład gdybyśmy. dzisiaj otwierać kuchnię, to pytanie, czy właśnie pakować się w te segmenty? No to zadałbym ci inne pytanie, co o tym wiesz? I to jest główne pytanie, które sobie trzeba odpowiedzieć, bo z jednej No ale strony. skąd się w takim razie bierze tak dużo tych segmentów? Czy to Bo tak jak właśnie mówię, one odpowiedzią jest, są. że Polacy to lubią, mówiąc wprost, czy to jest właśnie, nie wiem, proste w prowadzeniu, proste oczywiście w cudzysłowie? Gdyby się to tak nie mnożyło, to znaczy, że nie ma parcia na rynku, nie ma takiej potrzeby. No jednak się mnoży. Mnoży się z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że to jest, tak jak wspomniałem, wygodne jedzenie, przyjazne, takie. Lubię to porównanie, jak w rejsie mówił inżynier Mamoń, że jemu się podobają piosenki, które już raz słyszał. I to jest mniej więcej coś takiego, tylko że w transkrypcji na jedzenie. Że no, wiesz, z czego składa się burger, wiesz, z czego składa się pizza. No nie da się tego sknocić. Teoretycznie nie. Natomiast praktyka jest taka, że im coś jest prostsze, tym tak naprawdę jest bardziej wymagające. Bo jak sobie popatrzymy na rynek choćby nawet pizzy, to zobaczmy, jak on się podzielił. Się podzielił na taką party pizzę, gdzie mamy wielkie kawały, taką 50-centymetrowego ogromnego placucha. No, on się nadaje też głównie do tego, żeby się spotkać ze znajomymi przed meczem, przed jakimś tam zdarzeniem, które transmituje telewizja, no i się po prostu zabawić. Do tego dochodzi piwo i jest fajnie. Natomiast jeżeli ktoś chce smakować czegoś, co ma jakąś tam konotację neapolitańską, no to raczej wybierze taką pizzerię, taką restaurację włoską, która będzie mu to gwarantowała, czy gwarantowała, będzie go zbliżała do czegoś, co może w wakacje 2 lata temu przeżył i chciałby znowu się znaleźć w tym samym miejscu, posmakować tych samych rzeczy. No jest wiele takich uwarunkowań, które powodują, że chcemy spotykać rzeczy, po raz kolejny chcemy spotykać rzeczy, które były dla nas miłe. Tak, to trochę brzmi nudno, nie? Że to takie trochę w sumie nudna kuchnia tak naprawdę. Nie, nie, to jest tak, wiesz, jak się popatrzy na kuchnię polską, to również można powiedzieć, że jest nudna. No bo właściwie gdzie byś nie poszedł, to jest to samo. Pierogi z mięsem, pierogi ruskie, co tam jeszcze się może zdarzyć. Gulasz, bigos, pomidorowa dla dzieci rosołek z kluseczkami. Nazewnictwa jedzenia dla dzieci nie mogę znieść, bo się rosołek nie wiem czym różni, chyba że tylko, że jest mniejszy. Natomiast polska kuchnia, patrząc z historycznego punktu widzenia, jest jedną z najbardziej złożonych kuchni, jakie można w ogóle spotkać. To w tym XVI, XVII, XVIII wieku to z polskiej kuchni brali przykład Francuzi, tworząc jakby podwaliny pod to, co dzisiaj możemy nazwać francuskim fine diningiem. I z kuchnią włoską jest podobnie. Ona jest pełna naprawdę przeróżnych, przepysznych rzeczy, natomiast nie można mylić czegoś, co jest nienudne, ciekawe, pyszne i warte obcowania z tym czymś. Nie można tego mylić z prostotą, bo w prostocie też jest ta cała wielka magia. I no to, a to też pytam pod tym kątem, że właśnie, że jak twoi klienci, którym doradzasz, którym pomagasz otwierać te punkty, to zawsze mnie ciekawiło, czy powiedzmy, jak już, nie wiem, jest osoba zdecydowana, co idzie najpierw, przynajmniej z twojego doświadczenia i praktyki, czy ci nowo otwierający, powiedzmy, biznes, albo ktoś, kto się zastanawia nad otwarciem biznesu, czy on bardziej wie, że chce otworzyć gastronomię, a nie wie, jaka kuchnia, czy już jakby na starcie ma to zdefiniowane, że tak, chciałbym mieć restaurację włoską? Czy to jest tak, że on dopiero, nie wiem, potem dopiero szuka odpowiednich? Jak to z Z twojego. mojej Czy on się właśnie, perspektywy. wiesz, dostosowuje, bo to mnie ciekawi, do trendów i zaraz do tego przejdziemy, czy on się dostosowuje do trendów, które są na rynku? Powiedzmy, ktoś, kto, nie wiem, chce stworzyć jakiś, powiedzmy, koncept, nie wiem, sieciowych lokali. Czy tego typu biznes to polega na tym, że z twojego doświadczenia, że ktoś obserwuje trendy i robi taki typ gastronomii, czy dopiero chce mieć gastronomię i teraz dopiero szuka, co tu by zrobić?
No i tutaj znowu odpowiedzią jest to zależy. I teraz tak, no moje doświadczenie pokazuje, że są moi klienci zachowują się w bardzo różny sposób. I są klienci, którzy są zupełnie pragmatyczni. Oni rozpoczynają myślenie o swoim biznesie, ale jako o przedsiębiorstwie, które ma się zajmować konkretną rzeczą. Ma jakby dowieść pewien cel. Produkować jedzenie. Produkować jedzenie. Tylko, że oczywiście tak jak każdy producent muszą mieć ustaloną jakąś grupę, no w tym przypadku gości, nie nazywaj klientami, no bo to tak nieładnie. Natomiast porównując to do biznesu choćby samochodowego, no to jeżeli wypuszczasz nowego hatchbacka, no to musisz się najpierw dowiedzieć, czego oczekują potencjalni kupcy tego samochodu. Ale zaczynasz do tego podchodzić od środka. To znaczy masz jakąś koncepcję, która jest komercyjnie uzasadniona i teraz zastanawiasz się, jak to zrobić krok po kroku, żeby technicznie doprowadzić ją do właściwego finału. No i tutaj mamy taką grupę ludzi. Mamy grupę ludzi, którzy chcą spełniać swoje marzenie, czyli z jakichś powodów chcą ulokować swój kapitał, który posiadają, akurat w biznesie gastronomicznym. I to znowu, z różnych powodów. Niektórzy myślą o tym, żeby po prostu się na tym wzbogacić. Okay. Mówiąc po czyli prostu. Czyli to jest motywacja do inwestycji kapitału. Tak. Jako alternatywa. Tak? Jako alternatywa. To może być inwestycja kapitału na takiej zasadzie, że prowadzę sobie już 3 różne biznesy. Chciałbym jeszcze mieć coś jeszcze innego. No bo pieniądz robi pieniądz. Dywersyfikacja. Więc czemu nie? Tak. I są też ludzie, którzy są pasjonatami, artystami, no nie, którzy chcieliby po prostu pokazać coś fajnego swoim gościom, potencjalnym gościom, ugościć ich, tak jak u siebie w domu. To też jest motywacja. A mnie najciekawsza jest ta grupa, co faktycznie patrzy na to jak na biznes, bo to właśnie to w tym momencie jakbyś miał, nie wiem, jakieś trendy, które ty obserwujesz na przykład, które nie wiem, są od zawsze i będą zawsze. A za chwilę też cię zapytam o nowe trendy, jakie widzisz, ale może najpierw te, które właśnie coś, tak jak tu rozmawiamy, te burgery, ta kuchnia włoska, kuchnia polska, to może abstrahując od kuchni, czy ty widzisz jakieś takie trendy, co były, są i będą? Coś takiego, wiesz, niezmiennego, że na przykład właśnie ja otwierający biznes gastronomiczny, jakby wiesz, no może nie, że sukces gwarantowany, ale coś, co jest niezmiennego. Widzisz coś takiego? To jeżeli byśmy chcieli sobie ustalić, co jest takiego pewnego w gastronomii, to jest chyba tylko talerz, nóż i widelec i łyżka i to są pewniaki. Okej, ale z drugiej strony tutaj mówimy, że to od zawsze te burgery były, czy ta pizza była. To znaczy, wiesz, no były, tylko chodzi o pewien rodzaj ekspansji. Może troszeczkę za bardzo zafiksowaliśmy się akurat na tych burgerach i na pizzy na razie, ale może zacznijmy od własnego stołu, czyli od kuchni polskiej. Z jednej strony pozostało z nami to, co pamiętamy od zawsze, czyli ten rzeczowy, rzeczony, schabowy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest. Mhm. Natomiast w ostatnich kilku, już ładnych kilku latach, warto zobaczyć, jak mocno zmienia się ta gastronomia pod względem choćby na przykład ptactwa. No teraz już dla nas nie jest taką dziwną rzeczą, że gdzieś możemy zamówić sobie kaczkę. No, przypomnijmy sobie 10 lat temu, czy to było takie oczywiste, że gdzieś gościła gęsina, kaczka, że były znowu połączenia te owocowe. To gdzieś przez jakiś czas wymarło. Podobnie było z baraniną i z jagnięciną. Był taki czas w historii Polski, kiedy to było jedyne mięso i przeważnie smakowało jak jedna wielka żyła. No i to spowodowało, że ta gastronomia troszeczkę przystopowała, poszła w inną stronę. Jakbyśmy sobie tak popatrzyli troszeczkę z punktu widzenia historycznego na to, co się dzieje w gastronomii, to musimy sobie jasno odpowiedzieć na to, że gastronomia i żywienie, jedzenie, posiłki są związane niezwykle z historią. I po tym, jak wygląda twoje menu, jakby narodowe menu, można określić tak na osi czasu, w którym miejscu jesteś. I to takie przykłady. Właśnie XVII-XVIII wiek, niezwykła różnorodność tej kuchni, a my znowu jesteśmy otwarci na cały świat. Nasze porty przyjmują niesłychane ilości różnych produktów. No jesteśmy kulinarnymi guru. Nie? I to jest taki wielki skok. Później taką drugą rzeczą, która mocno przychodzi mi do głowy, żeby pokazać jak było źle i później jak się to wszystko odbiło, to pomyślmy sobie o latach od 45 do 89. Nie? To jest smutny czas. I ten smutny czas również jest odzwierciedlony na talerzu. I teraz z tego smutnego czasu można byłoby powiedzieć, że od momentu, kiedy Polska jest już trochę innym krajem, że wracamy do jakichś takich swoich wspaniałych korzeni, że znowu odwracamy się w kierunku tej naszej super bogatej kuchni,
No okazuje się, że nie. No bo wtedy wchodzą do nas wszystkie fast foody, McDonald's i tak dalej. Wszystko, co jest jedzeniem szybkim. I teraz tak, tutaj też następuje ewolucja. Bo ten rynek, jako rynek bardzo biologiczny, zrobiony przez ludzi, dla ludzi, no on nigdy nie może stanąć w miejscu. On może mieć jakiś swój trzon, ale tak jak samo od trzonu rozrasta się drzewo, tak samo ten nasz rynek gastronomiczny i kuchnia ewoluuje. Bo jeżeli popatrzymy sobie na fast food taki przydrożny 10 lat temu, a popatrzymy sobie na taki fast food dziś, to po pierwsze nie będzie się już nazywał fast foodem, tylko zaczyna mieć aspiracje slow foodowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedyś jak człowiek zamawiał burgera, to dostawał tego burgera z czymś. Niekoniecznie to było mięso, ale coś na pewno przypominającego konsystencją. Jakieś mięso. Teraz jeżeli gdzieś nie jest napisane, że to jest wołowina, tam załóżmy 200 gram, no to mu w ogóle nie ma po co tam chodzić. I teraz znowu ewolucja postępuje, bo oczekiwania gości są coraz wyższe. Jeżeli ja już wiem, jak smakuje jakaś tam wołowina, no to chciałbym posmakować, jak smakuje wołowina Angus albo Hereford. A czy to nie jest właśnie związane z tym, że wiesz, że właśnie tych burgerowni powstało, tych pizzerii powstało, tych kuchni. I każdy potrzebuje się jakiegoś bodźca. Właśnie wyróżnić. Dokładnie. I coś. No okej. Więc wracając do tego pytania, które zadałeś, co jest pewniakiem. Jeżeli chcesz otwierać burgerownię i masz do tego jakieś zaplecze kapitału, którym, za pomocą którego będziesz mógł to zrobić dobrze, to zrób to. Tylko że z drugiej strony, wiesz, no tutaj rozmawiamy, no ale jest to ryzyko, że tych burgerowni jest... No właśnie, właśnie. I tutaj jest cały clue. Bo jeżeli ty otworzysz burgerownię tylko dlatego, że chcesz mieć burgery, a jak zapytam cię jakie i dla kogo, to nie będziesz potrafił odpowiedzieć, to lepiej tego nie rób. Jeżeli wiesz co i dla kogo chcesz zrobić, no to już jest połowa sukcesu. I to nie jest tak, że... to często pytam restauratorów, z którymi pracuję, co jest takiego wyjątkowego w twoim lokalu? I słyszę, że mam świetną lokalizację i doskonałe jedzenie. No to jeżeli pójdę gdziekolwiek indziej, to oni powiedzą, że mają złe jedzenie i paskudną lokalizację. No nie. No każdy powie to samo. Nie? Więc co jest takiego szczególnego, co spowodowałoby, że jakbyś mnie spotkał na ulicy i powiedział mi dwa słowa, to ja do siebie wchodzę i nie chcę rozglądać się gdziekolwiek indziej. I okazuje się, że pewnie jest problem z odpowiedzią na to pytanie. No tak, jest. Tak postawione. No bo do tego, dla kogo ta restauracja ma być, i co w niej powinno być takiego urzekającego, no to jest pytanie, które tą restaurację tworzy. Jeżeli restauracja ma być dla wszystkich, no to pytanie dla kogo tak naprawdę? A myślisz, że faktycznie właśnie ludzie się tak, właśnie twoje doświadczenie, że faktycznie restauratorzy się zastanawiają nad tym? Dopiero w momencie, właśnie... kiedy raczej się nim wstrząśnie troszkę. Bo są różne sytuacje, które bardzo łatwo opisać na podstawie tego, co widzimy w menu, no nie? Że jeżeli to mamy kuchnię polską i ktoś ma takie założenie, że to jest restauracja dla każdego, dla rodzin, dla starszych, dla młodszych, dla studentów, dla pracowników korporacji, dla rolników, dla hutników, dla górników, no to w menu będzie 150 potraw. No nie? Z czego oczywiście pewnie z 30% z racji braków w magazynie nie ma. No to pytanie, w którym momencie to jest dla wszystkich. Ja wiem, że to jest taki przejaw empatii, że chciałbym mieć się w menu naprawdę posiłek dla każdego. A to nie jest możliwe, bo to nie jest jedyna restauracja. To nie jest jedyna restauracja w mieście. Zawsze będzie jakaś, która ma bardzo podobne menu. No i teraz jeżeli nie spróbujemy temu menu nadać jakiejś wyjątkowości, już nie chcę mówić unikatowości, ale celując w pewną grupę, nazwę to brzydko, ale grupę docelową, no to mamy większą szansę, że ta grupa docelowa będzie naszymi gośćmi. Tylko pytanie właśnie, jak to wiesz, jak tą unikatowość, jak tą, no to wiesz, to faktycznie tak się łatwo jakby mówi, nie? Ale to może zadam ci inne pytanie, to może, żeby złapać tą przewagę tej unikatowości, może by trzeba było popatrzeć na taki na rynek, na trendy, które się na przykład dopiero rozwijają, wiesz, które dopiero trendują, które dopiero... Właśnie wiesz, patrząc może, nie wiem, czy na rynki zachodnie, albo co ty obserwujesz, że na przykład w tym momencie trenduje, bo może właśnie te trendy w przód są tym czymś, co restaurator powinien w tym momencie szukać jako przewaga. Na pewno, tylko tak, musimy sobie dwie rzeczy od siebie oddzielić. Cokolwiek będzie nowego w naszym menu, cokolwiek do niego trafi, albo jakkolwiek będziemy planować na to, żeby stworzyć nowe menu dla naszego nowego konceptu, to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to menu musi mieć jakiś walor komercyjny. No tak. Czyli no, nie, chcemy, no, to nie może być, bo mi się wydaje. Nie? No po pierwsze albo się wydaje, albo to jest mój smak i koniec.
I mój smak tak jest najmniejszy. A tak rozumiem, że się zdarza. No, no właśnie, to jest taki duży problem części oczywiście restauratorów. Nie chcę tutaj generalizować, ale że otwieramy restaurację i tworzymy menu pod względem własnego smaku. Czyli tak na dobrą sprawę, to tworzymy je trochę dla siebie. Natomiast jeżeli chcemy tworzyć menu dla kogoś i taka jest nasza misja, to najpierw musimy się dowiedzieć, kim jest ten ktoś, a później jakie są jego preferencje. Jakie są na przykład godziny, w których ten nasz ktoś będzie chciał do nas przychodzić albo będzie chciał od nas zamawiać. To są naprawdę ważne pytania, które trzeba sobie odpowiedzieć, ale tak jeszcze mówiąc o tych trendach, ze wszystkim trzeba postępować, wydaje mi się, że bardzo ostrożnie. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli sobie na to, co pokazuje Zachód w kontekście takich trendów, które się pomalutku pojawiają. Ja zakładam, że one do nas też tutaj zawędrują, natomiast zmierzam do tego, że z każdego trendu należy korzystać, ale nie należy przesadzać. No bo część tych trendów już widać. Nie? Jest teraz tak w związku z sytuacją covidową, kiedy ludzie też cierpieli na tą utratę węchu, smaku i tak dalej, i tak dalej. To jest olbrzymi wzrost zainteresowania takimi rzeczami jak te adaptogeny, czyli te wszystkie takie substancje, które są pozyskiwane z roślin. One nie są niczego nie leczą, ale wspomagają ludzki organizm. To możesz podać jakiś przykład? Bo to są ciekawe. To według definicji to są substancje wspomagające układ odpornościowy do stosowania w okresie jesienno-zimowym. I tutaj mam kilka przykładów tego, jak one się nazywają. Sam jeszcze tego nie próbowałem nigdy, ale mamy tutaj jakiegoś różeńca górskiego, czy elukoreka kolczastego, czy też cytryńca chińskiego. No to są jakieś rośliny, z których pozyskuje się olejki po to, żeby one coś robiły z jedzeniem. Okay. Nie, czyli żeby to jedzenie nie było tylko dobre, ale żeby załatwiało jeszcze jakąś sprawę, na przykład podnosiło odporność. To ciekawe, to z perspektywy właśnie sytuacji covidowej może być taką ciekawym. No tak, tylko że znowu to jest tak jak marketing. Ja jeszcze trochę o tym nie wiem, bo dopiero na to trafiłem. Dla ciebie to jest zupełna nowość. Ja nie wiem, czy ja bym z tego trendu chciał teraz skorzystać. Natomiast wiem, że cynk i witamina C w każdym teraz, w każdej postaci, w napojach, nie napojach, w wodach wzbogacanych, to jest coś takiego, co jest oczekiwane przez ludzi poprzez właśnie tą braki tych witamin, które zabrał nam COVID, nie chociażby przez zamknięcie. Ale to może w takim razie, wiesz, trendem nie jest sama jakby potrawa i menu, tylko bardziej komunikacja o tym, żeby komunikować, że potrawy, wiesz, wzmacniają odporność. Ale oczywiście. Ale tego wcześniej nie było, nie? No nie, bo w ogóle nikt na to nie... Okej, że zdrowe i tak dalej, no to te komunikaty zawsze tam były, ale teraz tylko, rozumiem, tylko widzisz, że co się zmieniło, nie? Że kiedyś wystarczało, że ktoś ci powiedział, że coś jest zdrowe. No i dobra, no i podajmy sobie ręce, ufam ci, że jest zdrowe. Natomiast teraz ludzie pytają, co w tym jest zdrowego? Jak to na mnie wpłynie? I teraz, czy my będziemy przy kuchni polskiej, czy będziemy przy jakiejkolwiek innej kuchni, to zaczynam mieć takie przekonanie, że ludzie oprócz tego, że naprawdę wiedzą, gdzie chcą pójść, no bo świat jest na tyle teraz blisko siebie ze względu cyfrowego, że każdy może podjąć decyzję, czy pójdzie tam, czy pójdzie gdziekolwiek indziej. To jest, wszystko jest na wyciągnięcie telefonu. Natomiast ludzie zaczynają zadawać sobie pytanie, co to jedzenie oprócz tego, że po nim jestem syty, co on jeszcze robi? I jak sobie popatrzymy teraz na przykład na to, co choćby w detalu dzieje się z mlekami, nie? No to zobaczcie, zobacz ile jest teraz, o ile więcej i o ile chętniej ludzie wybierają mleka warzywne, wegańskie, niż 2 lata temu. Gdzieś tu miałem statystykę nawet, która mówi, że zainteresowanie takimi wodami, nie chcę skłamać, zaraz to odnajdę, natomiast takimi wodami, choćby nawet owsianymi, wzrosło przez ostatni rok o 95%. Czyli to jako rodzaj napoju, tak? Tak, i to mleko owsiane jest tutaj w ogóle królem. No i to znowu, to ja mówię tylko o jednym składniku, natomiast ten składnik powoduje, że jeżeli on będzie gdzieś w naszym menu jako składnik boczny potrawy, to ta grupa docelowa, która żywo jest zainteresowana tego typu produktami, to jest, zaczyna być naszą grupą docelową. To jest super przykład właśnie na taki trend, który dopiero się może właśnie jakby rozwinąć, a z drugiej strony właśnie jest odpowiedzią na tą, można powiedzieć, jako przynajmniej namiastką, na to, jak taką przewagę komunikacyjną zdobyć, nie? No bo bombardowani jesteśmy masą, tak? Otwierasz sobie pierwszy lepszy agregator,
czy aplikacje do zamawiania jedzenia, no bo tak najczęściej, nie ukrywajmy, zamawiają Polacy poza, jeśli są oczywiście poza restauracją. No i faktycznie wszędzie jest tak, mówisz, pizza, burgery i ciężko jakby znaleźć jakiś wyróżnik. Okej, okay, no to jest jeden, to ciekawy ten trend. To pytanie, czy coś jeszcze takiego widzisz ciekawego, co się może jakby rozwinąć i w sumie może dać przewagę komuś, kto się na przykład teraz, i tak jak mówisz, niekoniecznie on musi z niego korzystać, ale na tym go obserwować w ten sposób. Raczej tak, raczej chyba warto zacząć od obserwacji, chociaż, kurczę, chciałoby się to nazwać pewniakami, ale nie odważa się, chociaż... To chyba nic nie jest pewne. Śmierć i podatki ponoć tylko. Kevin sam w domu w święta. Ale jak popatrzymy sobie 2-3 lata wstecz, to był wielki taki boom. Ponad milion dolarów włożone w placek, nazwijmy to imitację mięsa, nazywany Beyond Burger. To łącznie z celebrytami była wielka zrzutka na ten startup, który pracował na tym Beyond Burger. No i było to coś niesamowitego. Coś, co w programach popularno-naukowych również było pokazywane jako nowinka kulinarna. Natomiast teraz możemy pójść do jakiegokolwiek dyskontu i coś takiego znajdziemy. I teraz jeżeli coś, co jest oryginalne, trafia pod strzechy, to znaczy, że już przestaje być atrakcyjne z punktu widzenia restauracyjnego. Okay. I musi być czymś zastąpione. Wymagania w stosunku do żywności pochodzenia roślinnego również rosną. To też nie jest tak, że już ludzie mają wszystko, że kabanos z fasoli i burger z buraka to już wszystko, co się tutaj może wydarzyć. Kombinacje, które są związane z taką żywnością wegetariańską czy wegańską, zahaczają już laboratoria, gdzie no, to Japonia jest tam, przoduje w czymś takim. Ale oni już zaczynają pewne rzeczy hodować na potrzeby gastronomii. I już pomijam wszelkie modyfikacje roślinne, którym nadaje się inny smak, konsystencję itd., itd. Natomiast oni zaczynali, w Singapurze jest na przykład restauracja, ona się nazywa Eat Just. I ta restauracja w Singapurze korzysta z kurczaka, który jest hodowany. Czyli jakby nie hodowany kurczak, tylko hodowane mięso. O kurczę, no to już trochę brzmi jak science fiction. To trochę tak. Natomiast do czego zmierzam? Wszystko ewoluuje szybciej niż nam się wydaje. Bo znowu, przejdziemy sobie do tych krajów wschodu. No Japonia i Tokio to jest chyba najlepsze miejsce, gdzie można zobaczyć tonę robotów, które obsługują ludzi. I to już było u nich, nie wiem, z 5-6 lat temu. Coś takiego, z czym turyści robili sobie zdjęcia, ale to nie było absolutnie nienormalne. Natomiast u nas dalej jest, no bo czy to tutaj w Polsce, czy gdziekolwiek w Europie, jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że restauracja to miejsce, gdzie ludzie spotykają się z ludźmi. No tak. I jest zawsze ten kelner, jest z kimś porozmawiać. No, na tym polega to nasze przyzwyczajenie do tradycji. Ale z drugiej strony we Francji już jest teraz pizzeria, która jest całkowicie zautomatyzowana i tylko ludzie patrzą przez szybę, jak tam pracuje pizzaiolo, który jest robotem. A to myślisz, że to pójdzie w tym jakby kierunku, czy to raczej takie, że no bo wiesz, mi przynajmniej się jakby wiesz, kojarzy wyjście do restauracji i jako bardziej z takim, wiesz, bardziej z doświadczeniem, tak jak ty mówisz, ze spotkaniem się znajomymi, że to nie jest taka fabryka, że jak chcę zjeść, to sobie zamawiam, wiesz. Albo wiesz, w domu, albo zamawiam, no ten, myślisz, że to pójdzie w tym kierunku? Ludzie od automatyki i robotyki to ci zawsze będą mogli skontrować to, że postawią ci takie ramię, które produkuje, to zawsze masz tą samą jakość, tą samą konsystencję, więc generalnie pod tym względem jest lepiej. Tak kurde brzmi co najmniej tak bez serca, bezduszno, bez serca. Wiesz, bo to Japonia, podajesz przykład Japonii, wydaje mi się, że to jest jeszcze też pewnie różnice kulturowe, nie? Że w stosunku do krajów europejskich. Okej, czyli widzisz jakby, jeżeli dobrze jakby rozumiem, to kolejnym takim trendem, co może być takie jakby trochę
bioniczne jedzenia, produkowane jedzenie. Znaczy to powiedziałem, to wiesz, to powiedziałem w ramach ciekawostki. Tak, ale na świecie się pojawiło i to tyle. Zostawiłbym na razie, nie rozgrzebywał takiego tematu, bo to jest zresztą kontrowersyjne z punktu widzenia takiego moralnego też, no jednak jest hodowanie. Okej, ale z punktu widzenia jakiejś przewagi, powiedzmy takiej marketingowej o tym, co mówimy, jakaś próba automatyzacji obsługi? To myślę, że tak. To jest coś, co się musi wydarzyć. No bo jeżeli teraz popatrzymy na restauracje w tym sezonie, które troszeczkę odsapnęły. Ludzie też zostali wypuszczeni z domów i po prostu na punkcie restauracji zwariowali przez chwilę. Że zwariowali do momentu, jak musieli czekać na byle po siebie przez godzinę. No bo po prostu nie ma kim pracować. No właśnie. Rynek się zrobił niebezpieczny dla pracowników. To znaczy o tyle niebezpieczny, że skoro ja sam jestem ofiarą takiego powiedzenia, że gastronomia to jest mój ulubiony sektor biznesu, bo przecież ludzie zawsze będą jeść. No pewnie, że będą, no ale okazało się, że jeden mały wirus i te restauracje muszą zacząć kombinować. Słoiki, nie słoiki, wydawka na wynos, kuchnie się zamykają, ludzie tracą pracę, tu jakieś postojowe, tu to, tu tamto. To. Gdybym pracował w gastronomii teraz jako szef kuchni i w czasie lockdownu zmieniłbym pracę na taką, jakąś inną, to sam nie jestem przekonany, czy później wracałbym do kuchni. Bo to też to, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że czy to jest kuchnia, czy to front, jeżeli restauracja prosperuje dobrze, to jest ciężka fizyczna praca. Trochę się też zmieniają generacje, inaczej ludzie teraz podchodzą do samej pracy. Jeżeli ktoś przychodzi, no wielokrotnie mam do czynienia z kelnerami, świeżymi młodymi ludźmi, którzy przychodzą do tak zwanej pracy na tacy, no to praca na tacy kończy się po 2 godzinach, jak się zaczyna pierwszy serwis. No i zaczyna się po prostu dużo roboty, dużo fizycznej roboty i bieganiny. No to może właśnie rozwiązaniem jest, bo przyznam, że albo przynajmniej jakimś rodzajem próbu rozwiązania, bo przyznam, że jako postbistro też właśnie robiąc oprogramowanie dla gastronomii, obserwujemy duży trend, to z angielskiego się wzięło, takiego self-serwisu, nie? Czyli urządzeń typu wiesz, kioski, typu automaty samoobsługowe, typu aplikacje do zamawiania jedzenia. To pytanie, czy ty już to też widzisz u swoich klientów, taką jakby wiesz, że oni to sygnalizują, że o kurczę, tak jak w znanych, renomowanych sieciówkach właśnie burgerowych, że nie wiem, bo to było do tej pory niedostępne, nie? Tak zwane kioski samoobsługowe, znaczy niedostępne w sensie nieużywane przez ten typ ludzi, ale my na przykład teraz obserwujemy bardzo, bardzo duży trend w tym zakresie, żeby z jednej strony, tak jak mówisz, te koszty pracy trochę optymalizować, a z drugiej strony to nawet nie optymalizować, bo nie bardzo jest kim jakby tak, z kim jakby pracować. To pytanie, czy ty też to obserwujesz, że to jest coś, co się rozpędzi, czy to jest właśnie może tylko takie chwilowe, bo... Zobaczymy, co będzie z pracownikami, bo jeżeli będzie tak, jak w tym momencie jest, nie wiem, czy ta sytuacja ma szansę się pogłębiać, mam nadzieję też, że nie, że jak wrócimy też do normalności, to ten rynek trochę się ustabilizuje, chociaż z drugiej strony, no popatrzmy na to tak zupełnie praktycznie, tak, ale to tak bez serca. No skoro widzicie też, że te kioski zdają się dobrym rozwiązaniem dla części właścicieli, no z różnych powodów, nie? Bo jest znaczy, szybciej, bo rozładowuje kolejki. Głównie bo to dla klientów są rzeczmi sieciowych, gdzie mają takie pay and go, nie? No bo restauracje wciąż wiadomo, to nie ma. A co by było złego, gdybym w restauracji na no przykład... Jeszcze tego nie obserwujemy. Budował tak... sobie w stół tablet, którego... No technicznie jest to możliwe, ale jeszcze się to nie dzieje, więc jeszcze widać, że... Jest restauracja w Warszawie, tylko nie pamiętam jej nazwy. Ze 2 lata temu byłem tam. To jest pizzeria, tak, żeby było śmieszniej. Ale tam jest olbrzymi tablet wmontowany w stół i tam przychodzą rodzice z dzieciakami tylko dlatego, że na tym stole jest ten tablet, na którym jest pizza po prostu. I za pomocą ruchu palca dodaje się do niej dodatki. I te dzieciaki się tym bawią po prostu. Później takie zamówienie wysyła się na kuchnię z tabletu. To może to jest jeden przykład, ale jest. I tak dla nas ale jeszcze być trendem to... tego nie można nazwać. Nie można. Oczywiście, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na tym, że tak, z waszej strony są uwagi, że coś takiego już takie automatyczne. Znaczy to perspektywa tego pracownika to wymusiła. Tylko teraz pytanie, wiesz, ja sobie zadaję pytanie, czy to jest tylko takie chwilowe, takie wiesz, koło ratunkowe, czy to faktycznie z nami, wiesz, zostanie. Pytanie, jak twoi klienci. Widzisz. No bo to też jest istotne dla kogoś, biznesu, wiesz. Dla części biznesu to jest koło zapasowe. Natomiast dla części biznesu może się okazać, że to koło zapasowe jest lepsze niż to, które było oryginalnie zamontowane. No bo umówmy się, że każdy przejaw automatyzacji powoduje to, że może stajesz się bezduszny. Ale jeżeli twój biznes jest nakierowany na to, żeby szybko obsłużyć dużą ilość gości i zapewnić im przyzwoitą jakość i powtarzalność,
to automaty są na to odpowiedzią. Zresztą ja też pamiętam wiele lat temu, chyba na lotnisku Heathrow albo Stansted, pierwszy raz zobaczyłem automat, który sam robi pizzę. Taki jakby automat wendingowy. No, dla mnie to była wtedy teoria budowy rakiet, a w tym momencie to nie jest już takie coś, co jest bardzo odległe. No, są automaty, które można zamawiać też do robienia rolek z sushi. Jest masa teraz tej robotyzacji, która zaczyna się o nas ocierać po prostu. Bo faktycznie jeszcze tak jak mówisz, w takich rozwiązaniach, takich fast foodowych, takich sieciowych, to faktycznie to tak przynajmniej intuicyjnie ma to sens, ale wciąż jeszcze nie czuję tego konceptu, wiesz, w jakichś takich fine diningowych restauracjach, tam gdzie ten kelner, ta atmosfera, żeby ci tu jakiś, wiesz, robot jeździł. Jako ciekawostka. Pewnie fajnie, jako ciekawostka, ale tak. Natomiast ja nie mówię tutaj o takich rzeczach zupełnie, wiesz, ze Star Treka, że nagle w restauracjach. No tak, ale można powiedzieć, że to jest trend, albo inaczej taki środek czy rozwiązanie na tak obecne problemy z pracownikami, no bo to nie wzięło się jakby z powietrza. I wiesz co, i od razu właśnie tu mi, wiesz, bo te też słuchają nas głównie osoby, które, wiesz, myślą na przykład o otwarciu biznesu, albo też ten biznes mają i chcieliby go na przykład, wiesz, jak to się mówi teraz modnie, zeskalować, wiesz, do większego, czy to go powiększyć, czy też stworzyć sieć lokali. No i pytanie jest, czy coś tutaj jeszcze widzisz? Tak wiadomo, tą pandemią już jesteśmy wszyscy trochę już zmęczeni, ale czy widzisz coś takiego, co właśnie, wiesz, ta pandemia jakby tak zmieniła, że i na przykład coś, co już z nami, wiesz, zostanie, coś, co obecnie osoba zastanawiająca się nad otwarciem powinna jakby uwzględnić w swoich, nie wiem, planach biznesowych, czy jest coś takiego, co, wiesz, co wcześniej nie występowało, nie? No bo ty masz już prawie, tak z tego, co rozumiem, prawie 15 lat doświadczenia na rynku, no to masz tą perspektywę, nie? Czy to był faktycznie jakiś impact, czy to są właśnie takie chwilowy wstrząs, nazwijmy to? Nie, jedno, co na pewno, przynajmniej w mojej opinii, pozostanie, to to, że wszyscy ludzie, nie to nie tylko chodzi o to, że mówimy o Krakowie, Warszawie, czy w ogóle o Polsce, czy o Niemczech, Anglii, czy gdziekolwiek. Wydaje mi się, że ludzie nauczyli się wybierać. I to mówię o tym, że jeżeli ze 3 lata przez temu, pandemię się myślę, że tak. Okay. Jeżeli ze 3 lata temu pojechałbym sobie gdzieś do jakiegoś miasta turystycznego w Hiszpanii, to tak na dobrą sprawę pierwsze, co bym zrobił, to zobaczył jakikolwiek parasol w jakimś ładnym miejscu, usiadł tam i czekał na kelnera. Teraz nie. Teraz pierwsze, co zrobię, to sobie zbadam całą okolicę. Zobaczę, co ta okolica oferuje, bo może 20 metrów dalej jest coś świetnego, czego zawsze chciałbym spróbować, a tutaj to, na co patrzę, to tylko ogródek, tylko fasada. To nie ma tej pizzy, nie ma tych burgerów, szukam czegoś innego. Ja akurat wszędzie szukam czegoś innego i staram się chodzić tam, gdzie głównie chodzą ludzie, którzy mieszkają w danej miejscowości. Ale to jest, jakby chodzi o ten wybór, którego możemy bardzo szybko dokonać, a inni ludzie nam w tym pomagają. Teraz jeżeli byśmy mieli dosyć mocno zatłoczoną dzielnicę pod względem turystyki, czyli Kazimierz, ona oczywiście już tak nie jest zatłoczona, jak była wcześniej, ale jak popatrzymy sobie na to, jak lokale próbują się promować, jak dużo siły i środków wykorzystują na tą promocję taką zewnętrzną, taką, za pomocą której docierają przez urządzenia mobilne, no to nie da się tego przemilczeć. To nie jest już ten czas, kiedy. A to mógłbyś podać przykład właśnie, co masz na myśli? W sensie, że to jest Facebook, reklam, Instagram, okay. Google, wszystkie te i social media. Tak, wszystkie te media, które zrzeszają ludzi, ale w taki cyfrowy sposób. No bez tego teraz nie da się właściwie przeżyć, bo jeżeli nie macie w tych mediach, to tak jakbyś nie istniał. No tak, a można powiedzieć, że COVID i pandemia to w sumie tylko przyspieszyły, nie? No bo będąc zamknięci w dobach, to była jedyna jakby źródło w sumie komunikacji. Nie? No właśnie. I przyzwyczailiśmy się do tego. No przyzwyczajamy się do tego, co jest komfortowe. W ogóle to jest cały ten trend kulinarny, który wykształcił się, jakby może nawet wzmocnił poprzez COVID, to gdzieś to się nazywa comfort food. To comfort food to nie tylko to, że jedzenie jest komfortowe w spożyciu. Nie, ono musi być dostępne, ono musi być przyjazne. Ono musi mi zapewniać to, że ja nie będę rozczarowany. I z jednej strony ludzie by chcieli tego komfortu, z drugiej strony chcą czegoś wyjątkowego.
Nie? I teraz te dwie rzeczy, no, ale to brzmi dwa elementy tak, trzeba wyważyć. To zawsze w sumie powinno być. Nie ma znaczenia, czy jest COVID, czy nie jest COVID. Niby tak. Tylko to pytanie, że... co się wiesz, zmieniło właśnie poprzez sytuację pandemiczną. Tego komfortu jest więcej. Bo popatrzmy na to, co COVID nam przyniósł jako konieczność. Koniecznością jest to, żeby korzystać z usług gastronomii tylko i wyłącznie na wynos. I tak jak człowiek na początku jest do tego trochę zmuszony, to później się zaczyna do tego adaptować. Przyzwyczajamy się. Jak już nie musimy, no właśnie, to zawsze będzie taki dzień, kiedy mi się nie chce. Ale okay, mam fajną alternatywę, a ta alternatywa jest dla mnie o tyle bezpieczna, że już zmusł albo nie zmusł. Wcześniej tego próbowałem i się nie rozczarowałem. To jest tylko to, do czego człowiek na początku musi się zaadaptować, a później w jaki sposób adaptuje dla siebie te nowe zjawiska, które na początku były tylko koniecznością. Okay, czyli można powiedzieć, że ten trend tych dostaw do domu, tak? To masz na myśli, że on de facto jakby... Czy on zawsze był, tylko w sumie COVID go intensyfikował, tak to... Przyspieszył, nie chcę użyć jakiegoś tutaj słowa. I czyli ty myślisz właśnie, bo to też jest w sumie... Też miałem do ciebie właśnie pytanie, jak twoi klienci na to patrzą, czy właśnie tu użyliśmy słowa koło ratunkowe, czy... No bo my na przykład obserwujemy jako Pozbistro, że jeżeli właśnie były te sytuacje lockdownu, to co lockdown, no powiedzmy, że przeżyliśmy ich powiedzmy 2,5 i tutaj teraz nagrywając na początku jesieni 2021 roku, spodziewamy się też kolejnego, to zawsze widzimy, że to jest taki jakby wystrzał, wiesz, w kierunku zainteresowania rozwiązaniami. Mm-hmm. Znaczy, zainteresowanie rozwiązaniami delivery było zawsze, myśmy się też nawet, wiesz, w tym kierunku zaczęli specjalizować. Natomiast my obserwujemy, że to jest tak, że wiesz, pierwszy lockdown, no mega zainteresowanie i wyszczał tymi rozwiązaniami, nie? Potem wakacje, aha, jakby wiesz, spadek do podobnego, czy znaczy do wyższego poziomu niż był. Potem drugi lockdown znowu, czyli tak by widać, że ten rynek restauracyjny, teraz na szczęście jest lepiej, bo widzimy, że już to, co mogę powiedzieć, to że rynek jakby dostaw to przed pandemią to było rzędu 30-40% restauracji miało dostawy. Teraz po tych dwóch falach to już jest 60-70% dostawy lub wynosy. Nie? Czyli to, aha, też trzeba jeszcze zauważyć, że rynek w ogóle wynosów się rozwinął. To z naszej tak jakby perspektywy, patrząc na naszą bazę klientów. Tylko że zauważymy, że to są takie... Ja się zaczynam zastanawiać, czy to... Jak trend dostaw, tak jak mówisz, bezwzględny, tu się z tym zgadzam, ale zastanawiam się, czy to... Użyliśmy tego słowa koło ratunkowe. Czy dla wielu to nie jest takie, wiesz, bo takie dopiero, a lockdown to muszę ogarnąć jakby, wiesz, dowozy, nie? A czy to nie będzie tak, że ten, wiesz, tak mówisz? No bo kiedyś wrócimy jakby do tej normalności, nazwijmy to. To pytanie jest, czy to nie jest tylko takie, wiesz, chwilowe, nie? Czy to z powrotem nie wróci do tych 30-40%? Bo to, wiesz, bo ja sobie zadaję to pytanie, bo wiesz, ktoś na przykład otwierający dzisiaj biznes, to też mi się wydaje, że on się zastanawia, czy wiesz, czy wprowadzać te dostawy, czy wprowadzać te dostawy jakby, wiesz, od razu na starcie biznesu, czy mieć je, wiesz, w szufladzie, ale ich nie mieć, bo więcej można zarobić, nie wiem, z gościa, nie wiem, jak twoi klienci na to, jak teraz na przykład właśnie chcą otwierać restaurację, to jak oni do tych dostaw podchodzą? No znowu trochę różnie, ja się staram tłumaczyć restauratorom, że każdy lubi mieć wybór. I tutaj lockdown nie ma nic do rzeczy. Właśnie. Wybór to wybór. Jeżeli ja mam. No tylko... bo restauracja powinna, tak ci jeszcze przerwę, powinna w sumie patrzeć tak bardziej. No bo lockdown się kiedyś, znaczy teraz nie ma, ale kiedyś nie, to pandemia się skończy, więc a restauracja zostanie, więc. Ale to nie zmienia mojej kwestii jako gościa. Ja chcę mieć wybór. Wybór mój jest taki, że albo chcę do ciebie przyjść, albo chcę, żebyś ty przyszedł do mnie. Okay. Jeżeli ja mam tylko jedną opcję, że muszę do siebie przyjść, a mi się po prostu nie chce, no to oprócz tego, co ty masz jeszcze dla mnie? No to można powiedzieć, że każdy powinien mieć dostawy. No nie jest to złe. No, właściwie można by powiedzieć, w czym to przeszkadza. No, przeszkadza w tym, że trzeba w to zainwestować. Albo jeżeli chodzi o własną flotę, albo jakiegoś pośrednika, no to już jest inna inszość. Może nie rozkładajmy tego na czynniki pierwsze, ale jest to inwestycja. Druga rzecz. Nie wszystko nadaje się do dostaw. Nie każdy posiłek przyjedzie w takiej formie, która chciałaby być oglądana czy smakowana przez kogokolwiek, więc znowu to jest inwestycja czasu, inwestycja też środków w to, żeby powstał jakiś koncept na to, co można było tym gościom zaproponować w formule na wynos.
I oczywiście to się też sprawdza, tylko nie każdy jest na to gotowy, żeby po prostu rozbić ten swój biznes na kilka. Ale ty właśnie, ty doradzasz właśnie klientom, żeby to właśnie wchodzili w te, ja wiem, że to znowu odpowiedź może być, to zależy, ale powiedzmy, że to nie jest ta restauracja fine dining, to jest ta restauracja z tą kuchnią, powiedzmy, polską. Z... Wiesz co, z fine diningiem to też jest tak, że jest masa przykładów lockdownowych, gdzie restauracja fine diningowa potrafiła robić coś takiego, co miało swoją konotację fine diningową, a było choćby nawet prostymi kanapkami, ale z jakimś naprawdę rewelacyjnym produktem. Ja wiem, że to niejako była proteza na potrzebę chwili, ale z drugiej strony wykształcił się znowu dzięki temu pewien sposób postrzegania rzeczy typu właśnie szarpana wieprzowina, szarpana wołowina. Ludzie zaczęli tego poszukiwać i spodziewać się coraz wyższej jakości. I myślę sobie tak, że jeżeli jestem w stanie w moim menu rozpisać potrawy, które nadają się do tego, żeby je po prostu transportować, to myślę, że to jest dobry zawód bezpieczeństwa, ale też taka fajna alternatywa, którą daje się naszym gościom. To o lockdownie można by dużo, no bo... Znaczy właśnie nie chcę, wiesz, nawet o lockdownie, chcę bardziej właśnie, wiesz, no bo jest wielu ludzi, obserwujemy też, wiesz, bardzo dużo zapytań, że powiedzmy osób, które już są zdecydowane, że tak, co mają, tak jak mówisz, kapitał, już nie wchodząc skąd, że chcą zainwestować w gastronomię, czy to z racji tego, że byli, mają doświadczenie, czy są tymi hobbystami, to zostawmy. No i teraz, wiesz, oni się zastanawiają. No i teraz pytanie, wiesz, do ciebie jako doradcy, wiesz, bo to takie pytania się najprostsze w głowie się rodzą, czy wiesz, czy to jest dobry moment teraz, wiesz, na otwarcie tej gastronomii, czy lepiej poczekać, aż to wszystko się skończy. Z drugiej strony, no kurczę, no to w coś ten kapitał, nie, skoro się zdecydowałem, chcę zainwestować. Z drugiej strony pojawiają się pytania w głowie, no dobra, to właśnie w jaki typ kuchni zainwestować. To jest, mówię, to, co my słyszymy, nie? Na co dzień jakby, że wiesz, przychodzą ludzie trochę z marzeniami w dużej mierze, z kapitałem, ale trochę są jak dzieci we mgle i myślę, że też sporo jest też takich słuchaczy, którzy jakby mają kapitał, chcą zainwestować, ale tak, z jednej strony tu pandemia, z drugiej strony tutaj no tych burgerów, tych pizzy jest już masę. Tu widzimy na przykład, że bardzo sushi, nie, trenduje. Z drugiej strony no na tym sushi to nie jest jakby tani próg wejścia, żeby w to wszystko zrobić. Z drugiej strony pojawiają się pytania, wiesz, czy bardziej iść w restaurację premium i ten tak zwany fine dining, ale wtedy, no kurczę, nie wszystko można będzie wozić. Czyli potem się skoro, wozić, no to się pojawiają pytania, czy to robić ten dowóz, czy nie robić. Albo dobra, no to może, nie wiem, dać sobie spokój z restauracją fine dining i pójść w kierunku, wiesz, tego przysłowiowego fast foodu, ale zrobić z tego sieć, nie? To ja ci mówię, co się, wiesz, jakby rodzi w głowach jakby tych klientów. No i ja wiem, że nie ma na to jednej odpowiedzi, jednego konceptu, no bo wszyscy by tak robili. Tylko pytanie, jak ty byś się do tego właśnie stosunkował, czy tacy ludzie, którzy właśnie mają kapitał, chcą zainwestować, to powinni robić jakieś ruchy w tym momencie i właśnie, wiesz, tak odpowiednio to wszystko próbować przynajmniej zaplanować i zakładać, że tej pandemii nie ma, czy raczej sugerujesz, żeby się, nie wiem, wstrzymali jeszcze z tymi inwestycjami? Ani nikomu nie powiem, żeby się wstrzymywał, ani żeby rozwijać. Wiem, że to każdy case ale... od producentów, no ale jako, wiesz, taka sytuacja, gdzie jako rynek, jako gastronoma, bo się też zastanawiam, co z tą... Słuchaj, to jest tak, że wszystko zaczyna się od pewnej idei, nie? Idea jest bezkształtna. No ale tak najczęściej jest, no, nie? Że mam pieniądze, wiem, że gastro. No to pójdźmy w to. No mamy ideę. To, że to ma być gastro, no to jest już jakby część tej bezkształtnej idei. No jest to jakaś gastronomia. No i teraz pytanie znowu jaka. Jeżeli ja chcę rozpocząć w Krakowie historię na temat pod tytułem restauracja z owocami morza, to ja to zrobię pod pewnymi wszakże warunkami, że będę wiedział, co ja tam chcę mieć i dla kogo chcę to mieć. I muszę sobie jeszcze odpowiedzieć zupełnie na szczerze na to pytanie, czy ja tak naprawdę znam tą kuchnię. No właśnie. Bo jeżeli ja je tylko pokosztowałem i te smaki mi odpowiadały, no to oczywiście ja część tych smaków mogę tutaj przywieźć.
ale ja nie znam tej kuchni w całości, więc jeżeli będzie produkowane cokolwiek, co jest nowe, to ja nie będę potrafił zweryfikować, czy to jest obiektywnie dobre, czy niedobre. Ale to wiesz, odchodzę z korporacji, albo wiesz, no to ja sobie zatrudnię... No i właśnie, to są takie odpowiedzi, które na pytania, których jeszcze nie zadałem, bo jeżeli sam nie znasz się na kuchni, a tylko... A tak gdzieś, najczęściej jest z naszych obserwacji. No właśnie, to gdzieś tego posmakowałeś i chcesz się tym podzielić z ludźmi i sam tego nie potrafisz robić, no to teraz musisz się zastanowić nad tym, kto za ciebie to zrobi i czy ciebie stać na taką osobę, która będzie potrafiła to zrobić. Jak zweryfikujesz, czy to, co robi ta osoba, jest dobre? Więc ja mówię, że trzeba sobie samemu zupełnie szczerze odpowiedzieć na kilka pytań i one wtedy zdeterminują to, czy to jest właściwa droga, czy nie. I można by sobie powiedzieć, a dobra, keps, nie? Założymy sobie kepsa, ja i ty, jutro zakładamy tego kepsa. No tak. Co w nim takiego będzie specjalnego? Z jakiego mięsa powinniśmy skorzystać? Czy z tego najtańszego, do którego są domieszywane różne jeszcze dziwne składniki, czy postawić na to, że będziemy je składać sami? Jeżeli składać sami, to skąd weźmiemy przyprawy? I teraz wydawać by się mogło, że te odpowiedzi są dosyć banalne, no bo idziemy do hurtowni, kupujemy wszystko z półki i załatwiamy sprawę. No tak, tylko że takich kebabów jest całkiem sporo. My chcemy być na tym rynku obecni, a nie chcemy być tylko obecni przez chwilę. Więc jeżeli nawet chcemy mówić o tym, żeby otworzyć sobie budę z hot dogami, to i tak musimy się zastanowić, gdzie ta buda musi stać, dla kogo te hot dogi będą, z czym będą, kto je będzie robił, kiedy je będzie robił, ile one będą kosztować, ile będziemy przeznaczać na promocję. Te wszystkie pytania muszą pozostać z odpowiedzią, a nie bez. Jeżeli gdziekolwiek na etapie planowania sobie całego powstania naszego konceptu zrobi nam się duża dziura, to do tej dziury najprawdopodobniej naleje nam się później woda i stracimy tą swoją równowagę, jak do łódki. To jest moja odpowiedź na pytanie, w co należy wejść. Należy wejść w to, czego jesteśmy najbardziej pewni, albo mamy najmniej takich właśnie czynników ryzyka. A to może wiesz, skoro to jest właśnie taki, tak ty mówisz właśnie, no jakby nie patrząc ryzykownie, może ja nie powinienem otwierać tego. Może nie powinieneś, pod warunkiem, że nie znajdziesz odpowiedzi na... To kiedy nie powinienem otwierać tego? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytania, co robić dalej. No jeżeli nie wiesz zbyt wiele o produkcie, z którym będziesz pracował, no to tą wiedzę wartałoby najpierw nadrobić. Okej, no to one to nadrobić. Jeżeli nie wiesz, kim będziesz pracował, to najpierw się dowiedz, ilu jest specjalistów w dziedzinie, którą ty sobie wymarzyłeś. Ile kosztuje taki specjalista? W jaki sposób można go zdobyć? Bo teraz to też nie jest łatwe. Kto będzie pracował na twoim froncie? A może nie chcesz frontu, a może chcesz pójść właśnie w rozwiązania, które są automatyczne. To też zdeterminuje niejako to, co będziesz miał w menu. Jeżeli chcesz pójść tylko w dowozy, to się zastanów, czy to, co sobie wymyśliłeś, jest absolutnie odpowiednie do dowozów. Jeżeli chcesz pracować tylko stacjonarnie, to zastanów się, co będzie w sytuacji, kiedy twoja grupa docelowa będzie miała tylko jedną szansę, albo do ciebie przyjść, albo nic więcej. Co się stanie w sytuacji, kiedy będziesz miał pełną restaurację, a nagle ktoś będzie chciał coś wziąć do domu, a ty mu nie dasz takiej szansy, chociaż jest twoim stałym gościem. Teraz to jest taka litania pytań, które należy sobie samemu zadać i później na nie odpowiedzieć. Jest jedyna osoba, która nie jest w stanie cię oszukać i tą osobą jesteś ty sam. Teraz jeżeli jesteś w stanie zweryfikować swój poziom przygotowania do otwarcia jakiegokolwiek biznesu gastronomicznego, jeżeli wszędzie, że tak kolokwialnie mówię, świecisz się na zielono, no to jest super, no to jesteś w wymarzonym miejscu. Natomiast nie ma takich miejsc i zawsze jest jeszcze coś takiego, co stanowi czynnik ryzyka. I albo ten czynnik wyeliminujemy, albo nauczymy się z nim żyć. Jeżeli na przykład masz marzenie takie, żeby otworzyć sobie restaurację w typie kulinarnym X, ale myślisz, że uratuje cię tylko to, że ona będzie w doskonałym miejscu i będziesz miał fajny produkt, to też jesteś w błędzie. Bo nie przewidujesz jeszcze sytuacji, kto dowie się o twojej restauracji z ludzi, którzy przez 8 godzin dziennie korzystają z narzędzi cyfrowych. Tak, to jest. Nikt się od ciebie nie potknie. I teraz jeżeli nie zdasz sobie z tego sprawy, no to masz duży czynnik ryzyka. To w sumie mi trochę... Widzisz, i to jest właśnie w sumie ciekawe i można w sumie powiedzieć, dlaczego ten doradca w sumie, no można powiedzieć, że trochę można powiedzieć, że nawet jest trochę niezbędny, bym powiedział, jeżeli szczególnie startujesz, jesteś tak zwany zielony, nie? Jakby w tym
w tym biznesie. Natomiast trochę mi odpowiedziałeś na pytanie też o jeszcze na to, co się zastanawiałem, bo też obserwujemy bardzo duży wzrost bazy klientów tak zwanych sieciowych, franczyzowych u nas. I to niekoniecznie w sensie z punktu widzenia franczyzobiorców. Mhm. Czyli w sumie to, co wszystkie te pytania zadałeś, można powiedzieć, że w dużej mierze koncept franczyzowy tak. To ci zapewnia. Na wiele z tych pytań. I to w sumie dlatego, bo widzimy bardzo duży trend, napływ, jakby wiesz, franczyzobiorców. Też wiadomo, no, też nasz program dość jakby adresuje te potrzeby franczyzobiorców, ale abstrahując od tego, na to wygląda, że te wszystkie pytania większość franczyza ci pomoże, tak? Bo pomoże. Bo ona już ma zdefiniowaną grupę klientów, ma menu i tego. No to pytanie, jaki ty widzisz, powiedzmy, minus, jakby wiesz, wchodzenia we franczyzę versus, nie wiem, czy twoi klienci na przykład grupa właśnie... Grupa docelowa. Okej. A teraz franczyza jest o tyle specyficzna, że każda chce być albo jest bardzo rozpoznawalnym brandem. I ten brand, ten logo, kolory, wszystko to, co wiąże się z rozpoznawalnością, jest określana przez potencjalnych gości w bardzo różny sposób. I nie jesteś w stanie we własnym zakresie zaprosić do siebie takich gości, których byś sobie wymarzył, tylko takich, którzy kojarzą ten brand pozytywnie. Takich masz wtedy gości. Okay. O innych, o wszelkich zmianach nie decydujesz ty, tylko decyduje właściciel tej sieci. Okej, czyli z jednej strony to jest wygodne, bo dostajesz tak jakby kawa na ławę i pewnie najłatwiej wejść w ten świat gastronomii, podejrzewam. Zawsze są pieniądze do poświęcenia, wiesz. Ja też nie chcę tutaj mówić o sieciach jako o czymś złym. Natomiast wydaje mi się, nawet po moich doświadczeniach z sieciami, że są sieci, w których chciałbym jeść, są sieci, w których nie chciałbym. Tylko dlatego, że po prostu są nastawione na wydawanie dużej ilości posiłków w krótkim czasie, ale za pomocą bardzo taniego składnika. I to też, czy to będzie zawsze działało? Nie wiem, dlatego że nie ma chyba tak, żeby lokale franczyzowe się nie zamykały. One też się zamykają z takiego czy innego powodu. To może warto otworzyć sieciówkę albo myśleć już od samego początku, żeby to był koncept sieciówki. No, myśleć przyszłościowo to zawsze warto. No, jest pytanie, co taka sieciówka miałaby do zaprezentowania, dlaczego miałaby się stać unikatowa na rynku. No są takie, znowu to są pytania, na które warto byłoby sobie odpowiedzieć, bo teraz tak, jeżeli bym chciał zająć się kuchnią autorską, zrobiłbym sobie bardzo proste 15-pozycyjne menu, czepiłem się tych owoców morza, ale może dlatego, że pierwsze twoje pytanie to było, co ostatnio jadłem, ale niech to będą owoce morza, ja z tego franczyzy nie zrobię, tylko dlatego, że to, co ja jadłem, to jak sobie wyobrażam taką restaurację, to jest raczej miejsce, w którym się jest, w którym się przychodzi pobiesiadować, w którym jest fajna atmosfera, muzyka, wino. I to jest miejsce jedno, unikalne. Te posiłki również nie są takie, które mógłbym standaryzować. Zresztą pamiętajmy właśnie o tym, że niezależnie od tego, czy to będzie budka z hot dogami, czy najlepsze gourmet jedzenie, jeżeli chcemy nadać taki sznyt sieciowy, chcemy otwierać więcej lokali, to czeka nas ogromna praca, która jest pracą papierową, siedzeniem na komputerze z wagą i kalkulatorem obok siebie, robienie całego procesu technologicznego, robienie wszystkich kart food costowych, rejestrowanie tego w systemie, szkolenie dla pracowników tylko po to, żeby uzyskać coś, co no tak, i z perspektywy jest absolutną powtarzalnością. Klienta sieciowego, czy jak chcesz mieć franczyzę, czyli być tym franczyzodawcą, to w sumie to jest dość istotne, no bo ty na co dzień też z tego, co wiem, doradzasz jakby przy tak zwanym menu engineering, tak? Czyli... Tak, ale to menu engineering to jest rzecz wtórna, to znaczy to jest jakby zwieńczenie dzieła, bo na początku my potrzebujemy tak naprawdę wiedzieć, ile nas kosztuje danie, mieć wypis składników, mieć ceny, mieć standaryzację wyglądu talerza, mieć do tego opisany proces technologiczny i to jest nasz dokument. Z tego się tworzy księgę receptur. I na podstawie księgi receptur, znowu, która jest wgrana do systemu, możemy sobie zacząć badać sprzedaż, wynikową czego jest właśnie diagnostyka menu i sprawdzenie tego, co nam się jak sprzedaje i na czym ile zarabiamy. I rozumiem, że ty jako doradca jesteś w stanie, można powiedzieć, komuś, kto właśnie ten nasz tutaj... Ta opisana taka przykładowa osoba, która właśnie ma kapitał,
chce zainwestować w gastronomię, to rozumiem, że ty jesteś w sumie dobrym adresem, żeby właśnie zadać te trudne pytania, żeby właśnie pomóc jakby stworzyć ten koncept, więc rozumiem, że... To jest fajne i dobrze, do tego, że tego dotknąłeś, bo doradztwo w większości, tak na pierwszy rzut ucha, kojarzy się z tym, że przychodzi ktoś i mówi ci, jak masz żyć. Tak. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, że to pytania są najważniejsze. Jeżeli znam odpowiedzi, to już jestem w dobrym miejscu. Jeżeli tych odpowiedzi nie znam, to mam problem. Jakiś, gdzieś. Jeżeli te pytania dotyczą serwisu i nie potrafię na nie odpowiedzieć, to mam problem w serwisie. Jeżeli to są pytania, które dotyczą kwestii finansowania, czy też profitowości sprzedaży i nie potrafię na to odpowiedzieć, to znaczy, że tutaj mam problem. Gdzieś mi może jakaś kasa uciekać, a ja nie jestem ekspertem od wydawania. Tak, całe na biało. Wchodzę, patrzę na to wszystko i no, zadaję te trudne pytania. I czasem na nie też ciężko odpowiedzieć. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy jest gotowy obcemu człowiekowi powiedzieć, gdzie tak naprawdę go boli. No ale z drugiej strony, jak się nie powie, to zawsze będzie bolało. No tak, no bo jeszcze ludzie mają też tą cechę, że często się, każdy z nas nie lubi się przyznawać pewnie do błędów, nie? A to każda jakby zoptymalizowanie biznesu. Okej, czyli podsumowując, rozumiem, że właśnie osoby, które zarówno mają i chcą, nie wiem, poszukać czegoś nowego, czegoś świeżego, tej jakiejś przewagi, albo też otwierający biznes, mogą śmiało się jakby do ciebie zgłaszać. Tak, pewnie, że tak. Zresztą tak nawiązując do tego, co warto, czego nie warto, to też takich uniwersalnych rzeczy, o których należy pamiętać, otwierając jakikolwiek biznes gastronomiczny, czy to będzie fine dining, czy to będzie no już cokolwiek. To pamiętajmy o takich rzeczach, które są już zakorzenione w naszej świadomości, jak na przykład zrównoważony rozwój. I teraz mówiąc o tym zrównoważonym rozwoju, to nie jest tylko frazes. Bo to jest to, czym część ludzi już teraz żyje. Tak samo jak kwestia zero odpadów, zero waste. Myślę, że warto się tym zacząć chwalić, dlatego że to już nie jest tylko sformułowanie, które wpadło do nas gdzieś tam z przestrzeni, z cyberprzestrzeni, tylko jest coś, co tak naprawdę nie jest tyle trendem, co oczywistością. I w tą stronę też warto nawigować, pokazywać ludziom, że niezależnie od tego, co my robimy, jaka to jest kuchnia na pierwszy rzut oka, to może być najcięższa kuchnia na świecie, jakaś naprawdę totalnie mięsna, to nie możemy zapomnieć o tym, co dane mięso powoduje dla ludzkiego organizmu. To nie jest tak, że mięso jest jakieś trujące. Oczywiście z niczym nie można przesadzać. Nie wiem, czy ja nie jestem chyba zwolennikiem. Tutaj wszyscy weganie wyłączają. Tak, albo nie wiem, ci co mają dietę keto, też nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem pójścia w ekstremum w jedną czy w drugą stronę. Natomiast każde pożywienie, każdy składnik coś załatwia i jeżeli ta obróbka termiczna jest krótka, czyli taka optymalna dla składników, wyciągająca z tej obróbki jak najwięcej składników odżywczych, należy się tym chwalić, należy tak po prostu robić. Wtedy niezależnie od tego, czy będziemy mieć polski stół, czy to będzie stół włoski, hiszpański, meksykański, gruziński, jakikolwiek, jeżeli będziemy też mówić o tym, dlaczego używamy takiego, a nie innego produktu, co on nam daje i jaka jest jakby synergia tych składników w danej potrawie, to mamy kolejną grupę docelową ludzi, którzy zaczynają tego szukać. Okay. Nie szukają tylko tego, żeby wpadło coś do brzucha, nie szukają też tego doświadczenia, którym jest pobyt w restauracji ze swoimi przyjaciółmi, ale szukają jeszcze tegoż takiej niby prostej rzeczy, że co to jedzenie jeszcze mi zrobi. Albo zrobi dobrze, albo zrobi źle. Wolałbym, żeby dobrze. Ale no, mamy też teraz więcej czasu. Dużo ludzi jeszcze też pracuje zdalnie. No i też świat nawiguje w tą stronę, że to wcale nie jest takie złe. No ale jak czyli się ta pracuje... świadomość, można powiedzieć, tak. Tego, co jemy i jakby komunikacja z gościem. Czytają, oglądają różne rzeczy, wpadają różne informacje z sieci. To też powoduje, że nasze oczekiwania są inne. Kiedyś było tak, że jak zaczęły się programy kulinarne, to nagle w restauracjach pojawiła się cała masa specjalistów od tego, czy kura na talerzu była bardziej czy mniej szczęśliwa. Teraz z racji tego, że już tych programów jest bardzo dużo i to nie tylko polsko-angielskojęzycznych, jest do tego pełen dostęp, więc to
to trochę zaczęło wygasać, ale ten poziom ekspertyzy pojawia się w innych obszarach, czyli właśnie w obszarach składników, obszarach minerałów, w obszarach witamin i tego wszystkiego, co powoduje, że jesteśmy szczęśliwi. Nie? Nie da się tego wykluczyć. Wiadomo, że można z tym próbować walczyć, tak jak kiedyś się właśnie walczyło z tymi ekspertami od szczęśliwych kurczaków, ale to się nie dzieje. No. Okay. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że takim, że po prostu rośnie świadomość jakby w tej kuchni polskiej, czyli mimo, że segmenty są niezmienne, to ta świadomość rośnie i jako właśnie konsumenci czy goście właśnie konkretnej restauracji chcemy bardziej wiedzieć, co chcemy jeść i to w sumie poszukujemy, zobacz, tak jak mówiłem o tym rysie historycznym, jak kiedyś ludzie bardzo dużo jeździli po Europie, bo były takie możliwości, było bardzo dużo bogatych ludzi na terenie Polski, posiadaczy ziemskich, to też przywozili ze sobą wspomnienia, produkty, przyprawy. Podobnie jest teraz. Podobnie jest teraz. Kto by się spodziewał, że w popularnej sieci dyskontowej nagle pojawi się coś takiego jak burek, czyli takie ciastko francuskie, czy tam jakieś inne z serem z Chorwacji. No pojawiło się tam dlatego, że jest taka potrzeba, że ludzie tego próbowali tam, im to smakowało, a tutaj nie mogli znaleźć. I to wszystkie kulinaria w ten sposób migrują. Migrują razem z ludźmi, którzy chcą tego próbować, doświadczać czegoś, co sprawiało im przyjemność gdzie indziej. Okay, i faktycznie jako restaurator, jak się dobrze wypozycjonujesz i wykorzystasz ten trend, szczególnie social mediów, o których wspominałeś, no to można powiedzieć, że jesteś w domu. Dobrze, Tomku, dziękuję ci bardzo. Myślę, że dużo, dużo ciekawej, inspirującej wiedzy. Tak jak mówisz, trzeba obserwować te trendy, o których mówiłeś. Może niekoniecznie już korzystać, ale faktycznie to, co pewnie kluczem jest, to takie może banalne słowo, ale tą rozpoznawalność, nie? Na rynku próbować jakoś budować i jakoś z tych trendów korzystać. I to jest chyba coś, co sobie każdy zadaje pytanie. No i to, co mówiłeś, zadać sobie te trudne pytania, czy to samemu, czy skorzystać z pomocy, ale faktycznie to mi uświadomiłeś, że i faktycznie też tak z naszej perspektywy, jakby sobie ludzie zadali te pytania, to faktycznie było dużo łatwiej, albo by faktycznie nie otwierali. Znaczy ciężko powiedzieć, czy byłoby mniej restauratorów, ale podejrzewam, że mogliby mieć od samego początku troszkę łatwiej. I troszkę mniej stresu. No bo mówię, ja z tymi pytaniami to wariuję, ale naprawdę uważam, że to jest strasznie bliski człowiekowi sektor biznesu. I teraz im więcej jest czynnika ludzkiego, tym więcej jest czynników ryzyka. No bo jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy automatami. Przynajmniej jeszcze to tak bardzo tutaj nie wybuchło, ale zawsze jest ten człowiek i zawsze może nastąpić jakiś błąd, który warto na samym początku wyeliminować, albo choćby zastanowić się nad tym, jakie są możliwości, jakie są rozwiązania, które sami możemy sobie zapewnić, albo które oferuje rynek, żeby wpakować się w coś takiego, co będzie nam utrudniało pracę i spowoduje, że restauracja, o której marzyliśmy, stała się tylko jakimś takim smutną koniecznością, której musimy trzymać po to, że no, dlatego, że tam są nasze pieniądze i musimy je jakoś z powrotem odzyskać. Albo jak ja to często mówię, mielarką do pieniędzy. Wrzucamy tyle samo, co wyciągamy. No. Tego sobie i wszystkim tutaj naszym słuchaczom życzę. Dzięki Tomku. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Przypominamy, że producentem audycji była firma Pozbistro, twórca mobilnego programowania dla gastronomii. Więcej na pozbistro.com. Chcesz wystąpić w naszym podcaście i podzielić się ze słuchaczami swoim doświadczeniem? Napisz do nas na podcast@pozbistro.com.